witajcie cieplutko na naszym kanale. Jak zawsze dziękujemy za wszystkie komentarze i subskrypcje. I prosimy o więcej. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd torebek. Torebki zamówiłyśmy w CCC. Będą to torebki marki Lasocki, Jennifery. W większości będą to torebki z ekoskóry, ale znajdą się też torebki skórzane. Będą torebki małe, średnie, duże, w kolorze czarnym, karmelowym, szarym i tak dalej, czyli do wyboru, do koloru. I mamy nadzieję, że większość Pań lubi torebki, są jakby dopełnieniem naszego ubioru. Wystarczy do naszej stylizacji dodać fajną torebkę, a już wyglądamy ciekawie, a przede wszystkim mamy gdzie schować swoje najpotrzebniejsze rzeczy. I wiem z doświadczenia, że nam, dziewczynom, potrzeba jest naprawdę dużo rzeczy w naszych torebkach. Zaczynając od kosmetyków, a kończąc na rzeczach, które może nie są nam niezbędne w naszej torebce, ale na wszelki wypadek warto je mieć. Więc jeśli jesteście zainteresowane tą tematyką, bądź jesteście na etapie poszukiwań torebki dla siebie, zapraszamy Was do oglądania. Mamy nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Zapraszamy! Zacznijmy od torebek marki Lasocki. Oczywiście są to torebki skórzane. I pierwsza torebka jest to torebka beżowa. Jest ona pikowana z przodu i z tyłu. Z przodu mamy srebrne logo. Suwaki też są tutaj srebrne, logowane na końcu. Mamy tutaj też breloczek z logiem. I ma ona długi, regulowany pasek, co wydaje mi się, że jest ogromnym plusem, ponieważ możemy tą torebkę dostosować do siebie. Torebka ma dwie przegródki oddzielne. I oczywiście podszewka w tej torebce też jest logowana. W pierwszej przegródce mamy kieszonkę, która nie jest zasuwana na suwak. A w drugiej mamy kieszonkę zasuwaną. Oczywiście tutaj też mamy logo. I ta kieszonka jest ogromnym plusem, bo my zawsze z mamą na przykład przy zakupie torebki zaglądamy, czy ta kieszonka tutaj jest, ponieważ lubimy w niej przechowywać na przykład dokumenty, bo wtedy jesteśmy spokojne, że nic nam tutaj się nie zgubi, nie wyleci. I ta torebka kosztuje 150 zł. Kolejna torebka również jest marki Lasocki. Jest to taka torebka typu szoperka w kolorze różowym. Oczywiście na wierzchu torebki jest logo w kolorze złotym i bryloczek. Bardzo mi się podoba kształt tej torebki, bo nie jest on taki prosty, tylko te boki są takie krótsze, a przód torebki i tył nieco dłuższy. Bardzo to ciekawie wygląda. W środku ma torebka podszewkę w kolorze beżowy. Oczywiście podszewka jest alogowana. I właśnie duży plus za tą kieszonkę na suwak, tak jak już Iwona mówiła, że my zwracamy szczególnie uwagę, na, żeby taka kieszonka się znajdowała w torebce. I uszy mamy takie dłuższe, że możemy je trzymać tak, albo sobie przerzucić na ramię. Też będzie fajnie wyglądała. I jedynie do czego bym się mogła doczepić w tej torebce, to to, że nie ma żadnego zapięcia. Nie ma to ani suwaka, ani zatrzaski. I wiem z doświadczenia, że musimy w takich torebkach uważać, bo nawet jak się przychylimy, to może nam wszystko po prostu z torebki wylecieć. Ale poza tym torebka jest bardzo ciekawa i ładny ma kolor. I ta torebka kosztuje 290 zł. Kolejna torebka marki Lasocki, oczywiście skórzana. I jest to torebka w kolorze ciemnego brązu. A teraz kolor brązowy jest jak najbardziej w tym sezonie modny, także warto może przygarnąć taką torebkę do swojej szafy. I przejdziemy może do paska, który przykuł moją uwagę, ponieważ jest on taki dość szeroki. I tym razem regulację mamy z boku. Już sprawdzam, no za wiele tego paska nie możemy wyregulować, ale tak myślę centymetr, półtorej da radę. A co do tego paska, to przeważnie przy takich małych torebkach, to te paski są właśnie takie wąskie. A tu właśnie jest dość szeroki. Nie wiem, no może się to komuś podobać. No na pewno wygląda to inaczej po prostu. No tak, dość ciekawie. I torebka tutaj z wierzchu ma srebrne logo. Tutaj mamy kieszonkę. No raczej do tej kieszonki za dużo nie upchniemy.
ale wygląda ona fajnie. W środku mamy czarną podszewkę, oczywiście logowaną i kieszonkę na suwak. No jest to taka dość sztywna torebka, tak na pewno za wiele tutaj się nie zmieści. Ale najpotrzebniejsze rzeczy na pewno zmieścimy. I cała torebka jest zapinana na zatrzask i kosztowała ona 200 zł. Kolejna torebka marki Lasocki. Jest to zdecydowanie torebka dla miłośniczek małych torebeczek, bo tutaj zmieścimy naprawdę niewiele, ewentualnie jakiś telefon, pomadkę. Ale na pewno świetnie nam się sprawdzi na jakąś imprezkę. O, to na pewno. I tak jak już mówiłam, jest to torebka marki Lasocki, jest ona oczywiście skórzana. Jest ona cała tak jakby w motyw węża. Jest ona w kolorze beżowym, co już zresztą widzicie. Ale jeszcze chcę dodać, że wszystkie te torebki, które pokazujemy dzisiaj, one są dostępne również w innych kolorach. Mamy tutaj srebrne logo. W środku mamy beżową podszewkę. No i tutaj niestety już nie znajdziecie żadnej kieszonki. I torebka ma cienki, regulowany pasek. I kosztowała 140 zł. Przechodzimy teraz do torebek marki Jennifery. Może nie są to skórzane torebki, ale również wyglądają dość ciekawie. Zresztą zaraz zobaczycie to same. I tym razem jest to taka torebka w czarnym kolorze. Jest ona nieco większa. Oczywiście na wierzchu ma logo marki Jennifery. Ma takie dłuższe uszy, przez to możemy sobie również ją tak nosić na ramieniu. Zapinana jest na zatrzask. No w środku niestety nie ma kieszonki tej małej na suwak, tylko bez suwaka, ale dużym plusem jest to, że ma tu po środku kieszonkę i ta już jest zasuwana. No to duży plus, bo możemy tu coś włożyć i będzie bezpieczna, nie wypadnie tak? Na pewno. I torebka, jak widzicie, jest dość pomiestna, także tu dużo możemy zmieścić. Dużą uwagę według mnie przyciągają te uszy, są takie dość ciekawe, bo są takie wiązane tu na taki supeł. I szczególną uwagę muszę zwrócić Wam na to, że ta torebka jest dosyć ciężka. I powiecie może, nic w niej nie ma, a jest ciężka, ale uwierzcie, że tak, ale to chyba przez to dno, bo ono jest takie usztywnione i chyba ono powoduje właśnie, że ta torebka jest taka ciężka. Także jeżeli napchamy dużo do niej, to będziemy mieli co dźwigać. Ale powiem szczerze, że rzadko się spotykam, żeby... Torebka była ciężka. Tak, żeby torebka była ciężka. Bez niczego w środku. A tak szczerze, to jeszcze nie miałam torebki takiej, żeby bez zawartości była taka ciężka. Ale myślę, że ogólnie torebka jest fajna, mi się osobiście bardzo podoba i ta torebka kosztuje 130 zł. Przyszedł czas na kolejną torebkę, również marki Jennifery. Jest to taka karmelowa szoperka, ma ona złote detale. Ta torebka jest jednokomorowa, zapinana na zatrzask, ale w środku również mamy kieszonkę. Powiem Wam szczerze, że ta torebka moim zdaniem jest taka najmniej przyjemna w dotyku. I tak mi to się kojarzy, ona jest taka plastikowa, taka sztywna. Taka, no już widać, że taka naprawdę sztuczna. Taka sztuczna i taka, no taka plastikowa. Oczywiście podoba mi się fason tej torebki. Kolor jest bardzo ładny, fajnie tutaj pasują te złote detale. Ale jeśli chodzi o tworzywo, no to jest ono takie najmniej przyjemne i takie dosłownie najbardziej sztuczne. Ale jest to jedna z najtańszych torebek. Bo kosztuje ona 90 zł, tak? Tak, 90 zł. Tym razem postawiłyśmy na torebkę w takim szarym kolorze. Również ona jest taka nieco większa. Fajne w niej jest połączenie kolorów, ponieważ uszy i tu z przodu ten paseczek i dno torebki są w kolorze granatowym. To połączenie kolorów bardzo fajnie wygląda.
i myślę, że ten kolor torebki świetnie się sprawdzi jesienią. I właśnie na tym tu paseczku widnieje logo. Torebka zapinana jest na zatrzask. Nie w tę stronę. Jest ona dosyć pomiestna. I tu oczywiście jest kieszonka na suwak i to nawet taka dosyć spora. I do czego bym się mogła przyczepić, to do tych szyć po bokach. No mi osobiście te tu właśnie szycia się nie podobają. To tak wygląda, jakbyśmy materiał wzięły na lewą stronę. No na pewno lepiej by wyglądało, gdyby to było ukryte jednak. No, no, ktoś taki miał zamysł, ten zrobił, estetycznie, no ale mi się osobiście to nie podoba. I co do tworzywa, to też jest takie bardziej właśnie sztuczne, jak w poprzedniej torebce, tak, którą pokazywała Iwona. I ta torebka kosztuje 130 zł. Kolejną torebką z tej samej marki jest taka torebka w kolorze karmelowym. Kolor jest przepiękny. Ja ogólnie bardzo lubię taki kolor w butach, w torebkach. Również ma ciekawy kształt. Dużą uwagę przyciąga na pewno w tej torebce pasek. Jest on taki pleciony. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście torebka zapinana jest na zatrzask. W środku ma jedną komorę. Tu jest kieszonka, ale niestety nie jest zasuwana. Ale mi osobiście się bardzo ta torebka podoba i ona kosztuje 130 zł. I jeszcze dodam, że tu w tej torebce już to tworzywo nie jest takie sztuczne jak w tych poprzednich, tylko już takie jest dosyć przyjemne, tak. Kolejna torebka jest tej samej marki co poprzednia. Jest to taka cytrynowa torebka typu rogal. Jest ona zasuwana na suwak. W środku po tej stronie mamy kieszonkę na suwak, a tutaj mamy kieszonkę bez suwaka. I myślę, że ta torebka fajnie się sprawdzi do stylizacji z sukienkami, jak i do stylizacji z jeansami i do takich stylizacji bardziej sportowych. I jest ona dostępna w różnych kolorach i kosztuje 100 zł. Doszłyśmy już do końca. Czas na ostatnią torebkę w tym odcinku. I jest to torebka oczywiście marki Jerry Ferry. Jerry Ferry? Tommy Jerry! W tej torebce bardzo mi się spodobało połączenie kolorów, bo w jednej torebce mamy aż 3 kolory. Jest kolor karmelowy, brązowy i czarny. No mi osobiście się ta torebka bardzo podoba. Jak mogłyście zauważyć, na wierzchu jest taka kieszeń z logo. Zapinana jest na zatrzask. No i malutki minusik zabrak tej kieszoneczki z tym suwaczkiem. Może się powtarzam, no ale dla mnie akurat jest ta kieszonka bardzo ważna. Oczywiście jest tu kieszonka, ale bez suwaczka. Ale torebka jest dosyć pomiestna. Taka ciężka, że musimy obie trzymać. Tak. Nie, bo trzeba się powiedzieć, że lepiej pokażesz, będzie bardziej widać. Jak już mówiłam, torebka jest dosyć pomiestna. No mi osobiście się bardzo ta kolorystyka podoba. Tu ma właśnie ten czarny pasek z taką ozdobną, złotą klamrą. Myślę, że ciekawie się to prezentuje. I ta torebka kosztuje, żeby nie okłamać, 130 zł. To już wszystkie torebki, które chciałyśmy Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że chociaż w małym stopniu pomogłyśmy Wam w wyborze torebki dla siebie. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a my się z Wami już żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.